3 lata temu tak naprawdę. 3 lata temu pamiętam, że gdzieś siedzieliśmy w biurze i tak coś przeczytałem jakiś artykuł o Stadionie Śląskim. Mówię, zobaczymy, co tam się będzie działo. To był ogólnie jeden wielki plan budowy tak naprawdę jeszcze stadionu wtedy. Myślę, że jakieś ponad 2 lata temu spotkaliśmy się z dyrektorem Rafałem Zimnym. To był jeszcze z gliszcza, można powiedzieć, no, totalny plac budowy. Zaczęliśmy o tym rozmawiać, zaczęliśmy to wszystko układać. Ostatnie 3 lata tak naprawdę zajęło nam to, żeby ułożyć krok po kroku, klocek po klocku, jak takie zawody należy wykonać. I po prostu w pewnym momencie była tylko kwestia, czy zielone światło i odpalamy, czy może jeszcze nie. Karol pierwszy do mnie chyba zadzwonił, mówi, słuchaj, jest temat do porozmawiania, musimy się spotkać. I spotkaliśmy się z Karolem, z Jankiem i że taka możliwość będzie, że jadą rozmawiać na Stadionie Śląskim z władzami stadionu. I co ja na to mówię? Jeżeli udało się na jednym stadionie, dlaczego nie ma się udać na drugim stadionie? Tak nam się wszystko poukładało, takie decyzje podjęliśmy, że zaryzykowaliśmy dość dużo. Można powiedzieć, że w momencie, kiedy podejmowaliśmy tę decyzję, kompletnie nie byliśmy do tego gotowi. Ale tak naprawdę od początku tak działamy, że po prostu gdzieś rodzi się jakaś idea, mamy jeszcze na tyle dużo siły, determinacji, energii, motywacji i super ekipę dookoła, że jesteśmy w stanie realizować naprawdę ciężkie zadania. Wszystko, co robiliśmy, robiliśmy raczej kierując się sercem niż rozumem. I chyba tak samo było z tym projektem, na pewno tak samo było. Zaczynając projekt Seka, robiąc pierwsze zawody, pierwszy mecz Polska Reszta Świata na stadionie w Toruniu. To były decyzje szalone, pracowaliśmy nad pierwszą imprezą 6 tygodni i właściwie wszystko stawialiśmy na jednym szale. Chyba podobnie było z tym projektem. Jesteśmy pasjonatami i łączy nas pasja, nas wszystkich, cały nasz zespół. Nie ma tutaj ludzi przypadkowych, wszyscy gdzieś się pojawiali w jakiś taki sposób naturalny, po prostu przyszli i są z nami. Ta selekcja była gdzieś naturalna. Ta energia w całym zespole jest na tyle dobra, że chce się pracować, chce się stawiać nowe wyzwania. My jesteśmy od tego, żeby to napędzać, ciągnąć trochę do przodu, ale mamy naprawdę fantastyczny zespół, który powoduje, że no te nasze szalone pomysły mogą być realizowane i to jest najważniejsze. Po raz pierwszy tor został zbudowany przez Polaków, przez od początku do końca. Jest to praca, no, kolegów z Torunia. No i myślę, że to jest jakieś takie nowe otwarcie dla tego stadionu. To też jest taki pomysł, taka idea, no, którą widać na motoarenie w Toruniu, gdzie mocno tam swój udział w tym wszystkim miał Per Jonsson, który też tutaj, jeżeli chodzi o Chorzów i tą geometrię tego toru, mi mocno pomagał. To jest jakąś fajną bazę złapaliśmy, jeżeli chodzi o geometrię toru, o to, żeby stworzyć troszkę różnych ścieżek. Stadion jest bardzo ładny, aż mi się nie chce wierzyć, że tak pięknie zrobiony, no naprawdę to jest do podziwu. Wydaje mi się, że jeśli ta impreza wypali, to będzie to na pewno duży krok ku temu, żeby robić więcej imprez na takich obiektach sportowych, zamkniętych, bo chyba to lepiej przyciąga ludzi. Ludzie się chcą oglądać zawody w komforcie, już nie starszą stadiony. Małe, zaniedbane. Mamy problem, mamy w Anglii przykład, na ligę nie przychodzi nikt, bo nie przychodzą ludzie, bo stadiony są, parę stadionów jest fajne, jak Pool i mam od razu na przykład większą frekwencję, ale do Cardiff przyjdzie każdy kibic z Róża, ponieważ jest to święto, jest to komfort, jest to fajne widowisko. No ja od zawsze, właściwie od kiedy zacząłem jeździć w Grand Prix, to mówiłem, że przyszłość Róża jest na nowych stadionach, w dużych miastach, aglomeracjach, gdzie jesteśmy w stanie wtedy zainteresować sponsorów, nowych kibiców, co też jest ważne, którzy chętnie przyjdą zobaczyć na taką arenę, dla nich może egzotyczne zawody trochę, ale wielu później zostaje już stałymi kibicami Żużla. Stadionowi to jest potrzebne w dwójnasób, dlatego że w pierwszym roku działania stadionu wróciły tutaj wszystkie te dyscypliny, które były na tym stadionie. Lekka atletyka, piłka nożna oczywiście jako pierwsza, także koncerty, kolarstwo, bo przecież mieliśmy tutaj start jednego z etapów Tour de Pologne. No i teraz Żużel w takim naprawdę dobrym, światowym wydaniu. Wszyscy mówimy o tej historii, są kamery, jest oko, a schodzę tutaj, siedzi Jerzy Szczakiel i robimy mu kawę. I dlatego to jest wyjątkowe miejsce, dlatego że rzeczywiście chodzą tutaj dzisiaj, przemykają pod murami i będą w Parku Maszyn ludzie, którzy zrobili rzeczy największe w historii polskiego Speedwaya. I to, że oni tu po prostu sobie są i piją tę kawę z ciastkiem, jest dla mnie absolutnie unikalnym doświadczeniem i
dlatego wiem, że to jest historyczna sprawa. Od samego początku czuliśmy ten projekt, wiedzieliśmy, że to może być coś, co da nam no, zupełnie nową energię i takiego pozytywnego kopa. I od samego początku to czuliśmy, chcieliśmy to wykorzystać, więc nie było chyba chwili zwątpienia. Znaczy było ich sporo już na takim procesie, w procesie takiej realizacji samego tego pomysłu. W pewnych momentach to pogoda rzeczywiście dawała nam się mocno, mocno w znaki. Kilka dni, kilka też nieprzespanych nocy i naprawdę ciężko cała ekipa musiała pracować, żeby w pewnych momentach gdzieś próbować tą pogodę pokonać, która naprawdę, zwłaszcza na początku, gdzieś pamiętam w ten weekend, gdzie rozpoczęliśmy pracę, bardzo mocno przeszkadzała i musieliśmy pewne rzeczy robić od nowa, zmieniać jakieś koncepcje, plany i tak dalej, także ja myślę, że jak na pierwsze doświadczenie z tego rodzaju imprezą, z tego rodzaju torem, to na pewno wszyscy zdaliśmy egzamin i nie mamy się czego wstydzić, uważam.